Po raz kolejny zespół pieśni i tańca Świerczkowiacy zaprosił mieszkańców regionu na tradycyjne, kolorowe i wesołe świętowanie okresu około bożonarodzeniowego. Na sali wybrzmiały najpiękniejsze kolędy i pastorałki, a mali i duzi Świerczkowiacy zaprezentowali tańce i staropolskie zwyczaje. Tak, to kolejny raz, właściwie to drugi raz, a w tym roku pierwszy. Graliśmy koncert przed świętami Bożego Narodzenia. Był pewnie taki bardziej świąteczny, ten bardziej noworoczny. Kilka dni Nowego Roku już poza nami. Czym są dla nas te koncerty? Po pierwsze już są tradycją. I to taką tradycją, że już od kilku lat gramy takie koncerty dla naszej publiczności. No i tradycją, bo kultywujemy polską tradycję kolędowania. Śpiewamy polskie kolędy, pastorałki. To nie tylko koncert, ale i pokaz artystyczny. Publiczność wraz z zespołem chętnie śpiewa najpopularniejsze kolędy. Jest to taka forma naszego popisu, ale myślę, że nucą razem z nami te bardziej znane kolędy czy pastorałki. Na scenie zaprezentowali się wszyscy członkowie grupy. Na początek najmłodsi skradli serca publiczności. Są dzieci i to jest najważniejsze, bo mam nadzieję, że uczymy te dzieci tej tradycji polskiej i poprzez to tak samo sobie wychowujemy naszych członków. Tuż przed rozpoczęciem koncertu zapytaliśmy publiczność, czego spodziewa się po udziale w wydarzeniu. Jest to naszą tradycją. Świętujemy, śpiewamy razem z nimi. To najpopularniejsze w nocnej ciszy, czy przybierzeli do Betlejem, prawda, te wszystkie Lulaj żyje Jezuniu. No chyba nasze pokolenie jeszcze zna te wszystkie kolędy, także będziemy razem śpiewać. Spodziewam się dobrej muzyki, zobaczenia czegoś nowego, bo nie byłam nigdy na koncercie Świerczkowiaków, więc myślę, że dzieciom też się spodoba. Muzyki takiej ludowej naszej, tutejszej, podhalańskiej. Nie znam, pierwszy raz. Pierwszy raz. Żona mnie namówiła, ja w ogóle jestem rzadko w Polsce, no to więc tym bardziej jak mamy okazję przy świętach, dzieci. No jak zwykle świetnego występu, no i znakomitego kolędowania. Żywiołowe, właśnie takie tradycyjne, te kolędy śpiewane przez cały zespół i przy okazji przez moją córkę. To jest cała historia też i Mościc, Świerczkowiacy od lat występują, przygotowują ciekawy repertuar. Poza tym my jesteśmy z Mościcami związani z Centrum Sztuki i Kultura i ciekawe imprezy, występy. Nie omijamy i jesteśmy bywalcami. Myślę, że takich jeszcze świątecznych emocji i takiego pięknego wejścia w nowy rok. Myślę, że nastroją nas pozytywnie występy, śpiewy. Wiadomo, że artyści żyją w swoim świecie i ten świat nam troszkę sprzedadzą. I tak też było już od pierwszych minut. Oprócz oklasków słychać było śpiewanie publiczności, a śpiew to podobno najlepszy sposób, by wspólnie powitać nowy rok.